Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Jako dziecko Jezus wkładał w swoją pracę dużo dobrych chęci i taktu. Potrzeba wobec cierpliwości, uduchowienia, aby wprowadzać biblijne zasady pod nasze dachy, w miejsce naszej pracy, aby nieść ciężar świeckich spraw i jednocześnie mieć oczy zwrócone ku chwale Bożej. W tym właśnie okazywał pomoc Chrystus, by nigdy nie był w takim stopniu pochłonięty sprawami świeckimi, by nie mieć czasu na rozmyślanie o sprawach nieba. Często dawał wyraz radości swego serca, śpiewając psalmy lub pobożne pieśni. Często mieszkańcy Nazaretu słyszali jego głos rozbrzmiewający modlitwą i dziękczynieniem. Przez śpiew utrzymywał łączność z niebem. Podczas gdy jego towarzysze narzekali na zmęczenie pracą, on dodawał im otuchę słodką pieśnią z własnych ust. Zdawało się, że śpiewana przez niego pochwalna pieśń wyganiała złe duchy, jak kadzidło napełniała miejsce wonnością. Umysł jego słuchaczy wyzwalał ze spraw ziemskiego padału, zwracając się ku niebieskiemu domowi. Nic tak nie pomaga zdrowiu ciała i duszy, jak gotowość wdzięczności. Naszym obowiązkiem jest sprzeciwiać się depresji i niezadowoleniu, tak jak obowiązkiem jest modlić się. Pytania do dyskusji. Omówcie w klasie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie ze środowej części lekcji. Spójrz na nie na dwa sposoby. Jaki wpływ wywarła Ellen White na nasz Kościół jako instytucję i jak jej służba wpłynęła na każdego z nas jako jednostkę. Zastanów się nad tym, jak postawa wobec autorytetów przyjęta w twojej kulturze wpływa na twoją postawę wobec autorytetów w zborze. Czy twoja kultura skłania się do braku poszanowania autorytetów, czy raczej do zbytniej czołobitności wobec nich? Jak twój zbór może lepiej wychowywać nowych wyznawców? Jakiego rodzaju szkolenia w dziedzinie duchowego przywództwa jest potrzebne twojemu zborowi? Podsumowanie. W 5 rozdziale od 12 do 28 Paweł porusza szereg różnych zagadnień, ale koncentruje się przede wszystkim na duchowej jakości życia zboru. Wierzący na poziomie zboru mają się wzajemnie wspierać, okazując radość i wdzięczność. Powinni być także otwarci na nową prawdę, zwłaszcza proczą prawdę, ale jednocześnie ostrożni i uważni w ocenie nowych poglądów. Ponad wszystko, mając na uwadze perspektywę powtórnego przyjścia Jezusa, apostoł wzywa wierzących do zupełnego podporządkowania się Bogu we wszystkich dziedzinach osobistego życia. Dziękuję bardzo.